Adrian Kowarzyk, studio Polskiej Agencji Prasowej. Witam państwa serdecznie. Jest już z nami gość, pani Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pod koniec zeszłego tygodnia Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiły konkurs. Konkurs na utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności, co jest celem inwestycji za ponad 1,4 milionów złotych? To jest bardzo ważne zadanie i to jest takie uwieńczenie wprowadzanej od 2019 roku, przygotowywanej od 2017 roku reformy kształcenia branżowego i technicznego. I przygotowaliśmy taki projekt, który się nazywa Branżowe Centrum Umiejętności. Nawet na początku to miało być doskonałości zawodowej w których to centrach, 120 centrów chcemy, żeby powstało w Polsce, będzie się łączyć taka nowoczesna myśl technologiczna, jeśli chodzi o umiejętności w zawodzie danym, który jest albo który możemy przewidywać, że będzie, będzie się łączyć szkoła, uczniowie, samorząd, nauczyciele i połączenie, a co najważniejsze, branżowe, branża która się danymi zawodami zajmuje i to jest głównie skierowany do branż, ale także do samorządów i do szkół projekt. On ma kilka celów. Przede wszystkim musimy myśleć do przodu, bo mm, ponad połowa dzieci, która jest w tej chwili w szkołach, będzie pracowała w zawodach, których nie ma. Takie są przewidywania naukowców. Większość z nas będzie musiało się przekwalifikować albo doskonalić nasze umiejętności zawodowe, i branżowe centra umiejętności mają być tymi miejscami, gdzie w danym centrum będą najnowocześniejsze technologie, będą innowacje, będzie przekazywanie i wymiana wiedzy, ale też umiejętności i myśli technologicznej w zawodach. Będą to zawody usługowe związane na przykład z fryzjerstwem, też mogą być z branżą. Beauty, ale będą to zawody wysoko wyspecjalizowane, wiązane z branżą IT, technologiczne, budowlaną, transportową. Także jest to skierowane do wszystkich branż i muszę powiedzieć, że jest bardzo duże zainteresowanie tym projektem. Cieszę się z tego, bo właśnie on myślę, że bardzo dużo zmieni i jest tak naprawdę będzie krokiem milowym, Krokiem milowym, no, ostatnio nielubione słowo milowe, jeśli chodzi o rozwój kształcenia branżowego i technicznego. Pani redaktorze, kiedy zaczynałam pracę nad zmianą i kształcenia branżowego i technicznego, to tak naprawdę było ono w zapaści. Młodzież, owszem, wybierała szkoły techniczne i szkoły zawodowe wtedy, ale to były naj, najczęściej, szczególnie jeśli chodzi o szkoły zawodowe, to był tak zwany gorszy wybór. A dzisiaj chcemy pokazać i pokazujemy, że bycie zawodowcem, posiadanie zawodu to jest naprawdę i prestiż społeczny i dobra, i dobra praca, i, i, i są to też dobre wynagrodzenia i przede wszystkim bardzo potrzebni ludzie na polskim rynku pracy, jeśli chodzi o rozwój, rozwój Polski, rozwój gospodarczy. Czyli jest jakiś sposób na odczarowanie tej edukacji zawodowej, która różnie się kojarzyła na przestrzeni lat. Wspomniała Pani, że naukowcy przewidują, że 50% dzieci, które teraz się uczą, które będą się edukować, będą pracować w zawodach, których jeszcze nie ma. Tutaj możemy przeczytać, że między innymi automatyka, robotyka, mechatronika, Przemysł lotniczy to są, to są te, to są te dziedziny. Przemysł transportowy związany w ogóle z komunikacją i z transportem to są tego typu kwestie. My oczywiście staramy się przewidywać, jakie będzie zapotrzebowanie i na jakie zawody. No właśnie, czy da to się jest... przewidzieć? Trochę da się i trochę musimy to robić, dlatego że też mamy te prognozę zapotrzebowania na zawody szczególnie istotne z punktu widzenia krajowego rynku pracy regionalnego i przewidujemy te zawody, robimy badania. Co roku w lutym jest ogłaszana prognoza, ale też trzeba wiedzieć, że to, co dotyczy robotyki, automatyki i wszystkich tych rzeczy związanych ze sztuczną inteligencją, zupełnie innym technologicznym podejściem do dotychczasowego zawodu, to dotyczy wszystkich zawodów, bo inaczej będzie wyglądało naprawianie samochodów i inaczej będzie wyglądało każde inne zajęcie. Czy nawet spawacz, to już jest zupełnie inne, bardzo wysokie kompetencje, które nie przypominają tych kompetencji, które były 10 lat temu, a możemy sobie wyobrazić, że za parę lat będzie to jeszcze inaczej. Ale nawet... pojawiają się też takie zawody jak technik budowy i strojenia fortepianów, kamieniarz z Duny, czy koszykarz-peciąkarz chodzi o wykliniarza. To są chyba My... zawody, które się aż tak nie zmieniły przez ten czas. A bo to jest zupełnie inna kwestia. My też podchodzimy z szacunkiem do dziedzictwa naszego kulturowego i mamy tak zwane zawody, które są szczególnie istotne z punktu widzenia. Naszego dziedzictwa kulturowego i my te zawody wpisujemy właśnie na listę tych zawodów, i one też są dodatkowo finansowane. Chcielibyśmy, żeby one nie zaniknęły, chociaż nie ma na nich za, z, z, takiego dużego zapotrzebowania. Czyli, z jednej strony, mamy te szczególnie istotne, które się też bardzo rozwijają. I też je, cały czas te listę tych szczególnie istotnych modyfikujemy. Co roku robimy analizę z Instytutem Badań Edukacyjnych, ale także z GUS-em. Także to są badania pogłębione przez wszystkie też, do, do, możliwe też badania, które są na polskim rynku. I wtedy przewidujemy też, biorąc pod uwagę nasze dokumenty strategiczne, w jakim kierunku chcemy, żeby Polska się rozwijała. I w tym momencie powstaje prognoza. I to, co jest ważne, bo tego nie skończyłam, na te zawody jest dodatkowe finansowanie prawie 1300 zł na ucznia, więc szkołom, samorządom się opłaca takie zawody otwierać. Ale jak zaczynałam przygotowywać reformę kształcenia branżowego i technicznego, to czymś, co absolutnie mnie poraziło, to był odsetek bezrobocia po szkołach branżowych i po, wtedy zawodowych i technicznych. Po w szkołach zawodowych to było 40% prawie, a po technicznych 30%, a wtedy już mieliśmy najniższe od świeć wieku bezrobocie. To świadczyło o tym, że my po prostu niezbyt dobrze przygotowujemy do rynku pracy, że te, ci uczniowie nie są przygotowani do tego, żeby podjąć pracę w zawodach, w których byli wyuczeni. Może podejmują... to jakie zawody tam się pojawiają najczęściej? Są błędne też, że są podejmowane błędne decyzje. Są bardzo różne zawody, które są istotne i ważne. Chodzi o to po pierwsze, żeby uczeń wybrał ten zawód, który mu odpowiada, a później do tego zawodu był odpowiednio przygotowany. Bo z jednej strony na przykład nie wiem, mechatronik, który jest bardzo potrzebnym zawodem, jeżeli ktoś nie jest do niego dobrze przygotowany, to i tak będzie na bezrobociu, bo pracodawca nie będzie widział możliwości zatrudnienia. I dzisiaj to się absolutnie zmienia. Dzisiaj chcemy tak przygotowywać programy nauczania, ale przede wszystkim współpracować z pracodawcami, by uczeń, Uczył się w rzeczywistych warunkach pracy i był dobrze przygotowany do tego rynku pracy. Tu nie chodzi o to, że były złe zawody, tylko nie było efektywne, skuteczne i dobrze dobrane kształcenie branżowe i techniczne. W prognozie są bardzo różne zawody: zawody związane z branżą IT, zawody związane z usługami i są też zawody związane z komunikacją. My przewidujemy, centralny port komunikacyjny i, i potrzebne zawody z tym związane i też już dzisiaj kreujemy tego typu kształcenie w różnych polskich szkołach, ale jeszcze oprócz tego jest specyfika, inaczej będzie to wyglądało na Śląsku, a inaczej na przykład w okolicach Gorzowa. Tam będą inne zawody potrzebne, tam będą bardziej usługowe. Tu będą twarde zawody związane z przemysłem wydobywczym. No właśnie, ta lokalizacja jest istotna, bo centra 120 branż, jedno centrum na jedną branżę, jeżeli dobrze to znaczy, rozumiem. To znaczy branż mamy mniej, natomiast jeszcze oprócz tego wyodrębniliśmy w tych 120 branżach odpowiednie dziedziny i na przykład mogę sobie wyobrazić, że będzie związanych z budownictwem kilka centrów branżowych, bo to są bardzo różne rzeczy. Inaczej pewnie stolarka okienna, a w ogóle to, to jest taki przykład, jak bardzo rozwija się branża. Dzisiaj zupełnie czymś innym jest tego typu branża związana ze stolarką okienną i innymi te, tymi kwestiami. Dzisiaj mamy takie inteligentne budynki, że branża budowlana i pracownicy, którzy w niej pracują, muszą mieć naprawdę wysokie kompetencje i umiejętności. I to jest duże zapotrzebowanie, bo Polska produkuje dużo okien i eksportuje zresztą. Tak, jesteśmy tutaj wiodącą branżą, ale też mamy duże związki na z produkcję żaglowców, no, mamy bardzo dużo różnych też unikatowych i bardzo dużych tutaj różnych zawodów, które są bardzo potrzebne, ale my musimy też patrzeć na to, co jest potrzebne z punktu widzenia polskiego rozwoju, polskiej gospodarki i widzieć to, że te wszystkie zawody i umiejętności w tych zawodach będą się rozwijać. Ważne jest, bo branżowe centra umiejętności to nie tylko uczniowie, którzy tam będą mogli przyjechać czy, czy być i się uczyć, jeśli chodzi o takie najnowocześniejsze umiejętności, technologie, ale to też nauczyciele. Którzy będą mogli doskonalić swoje kompetencje jako nauczyciele zawodu, ale też ludzie dorośli, którzy będą mogli się przekształcać, dokształcać w danym zawodzie, a także będą mogli zmieniać zawody i się w tych branżowych centrach umiejętności uczyć, więc to jest duże wyzwanie. Cieszę się, że na to znalazła, znalazły się pieniądze z Polskiego Funduszu Rozwoju, to myślę, to ogromne przedsięwzięcie. Jestem zadowolona, że to się cieszy takim zainteresowaniem, ale też, no myślę, że to będzie bardzo duża, duże. duże y to będzie naprawdę przełom, jeśli chodzi o podejście w ogóle do kształcenia technicznego i branżowego. Tylko muszą być ośrodki, centra, które będą się chciały tym zająć, szkoły. Mhm. Czy jest już dużo zgłoszeń? Na razie to ogłosiliśmy w piątek, tak, 15. Dobrze pamiętam, <laughs> więc jest ogłoszony konkurs, ale myśmy już przez cały rok, niezależnie od tego, czy było większe światło dla KPO czy mniejsze. Myśmy się do tego projektu przygotowywali, bo uważaliśmy, że on niezależnie od KPO jest bardzo, bardzo potrzebny, więc przeprowadzone zostały rozmowy z przedstawicielami różnych branż i dziedzin, które reprezentują te branże. I, I oni w wielu wypadkach już się dopytywali, deklarowali. kiedy deklarowali zainteresowanie. Dzisiaj mam też bardzo dużo telefonów, kiedy, co i jak, więc jest już konkurs, trzy miesiące jest na przygotowanie się. I jeszcze raz przypomnę, tu musi być kwestia, to może być branża, może być samorząd, ale musi być współpraca szko ze szkołą i to muszą być wiodące ośrodki, więc one mają pokazywać innym y, szkołom jak uczyć w tym zawodzie w sposób nowoczesny z przewidywaniem kompetencji przyszłości. Więc z jednej strony mamy branżę, z drugiej strony szkołę, z trzeciej strony samorząd i, i to jest bardzo istotne, ale... My wiemy, że robiliśmy też spotkania informacyjne. Koło tygodnia temu było ponad 200 osób na takim spotkaniu informacyjnym. Jest duże zainteresowanie. Na pewno teraz to wymaga, bo my nie narzucamy od A do Z, jak będzie to centrum branżowe wyglądać. My pokazujemy pewne ramy, o co nam chodzi, jakie tam mają być pewne zadania. Tam dużo chodzi też o wymianę takiej myśli technologicznej i też kształcenie. Jeżeli to jest wiodące centrum, to może kształcić uczniów, nauczycieli z całej Polski, bo tam może być baza noclegowa. To wszystko ma być ze sobą zsynchronizowane i teraz no, trwa przygotowanie projektów. Być może niektórzy już wiedzą, że to będzie, już pewne przymiarki do tego konkursu, a jest to konkurs, się przygotowali do końca 2023 roku to jest duże przedsięwzięcie chcemy żeby co najmniej 20 tych centrów powstało w ciągu 3 lat 120 w takim razie od drugiej strony, co będą mieli z tego uczniowie, osoby, które będą chciały edukować się, poszerzać swoją wiedzę, by to jest traktowane jak szkolenie zakończone certyfikatem, ile będzie trwała taka nauka, czy to już same centra będą ustalać? To będą już centra ustalać, natomiast tam będzie chcemy, żeby kilka tysięcy, każde centrum osób przeszkoliło, ale to tak samo uczniowie, jak i osoby dorosłe, to przede wszystkim kontakt z najnowocześniejszymi technologiami, jeśli chodzi o dany zawod. I to jest bardzo ważne. To musi być stworzone miejsce, gdzie z jednej strony wiemy, że są mogą być prototypy pewnych urządzeń, z których możemy korzystać za parę lat, a już się będziemy do tego przygotowywać. Po prostu z jednej strony, zawód, który wydaje się tradycyjny, z drugiej strony kontakt z nowoczesnością i rzeczywiste warunki pracy, ale trochę przewidujące kompetencje przyszłości, i to będzie kontakt ucznia, będą się uczyć w najnowocześniejszy sposób zawodu, i na pewno uczniowie, którzy będą tak przygotowani, Będą bardzo poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy. To jestem o tym przekonana. Czyli 20 ośrodków, co najmniej 20 do końca 2023 tak. roku, 100 do końca 2024. 120. 120 do końca 2024 roku. Mamy jeszcze chwilę czasu, a co z edukacją, teraz trochę na inny biegun, edukacją włączającą. Jak wyglądają prace w Ministerstwie Edukacji i Nauki nad, nad tym projektem? Dużo różnych nieporozumień narosło koło definicji słowa włączanie. Dobra edukacja to jest edukacja włączająca, czyli taka edukacja, która przygotowuje dziecko, niezależnie od jego możliwości, jak najpełniej pozwala mu rozwijać jego potencjał, a później funkcjonować w życiu dorosłym, w życiu społecznym, rodzinnym, zawodowym. Mamy około 4% dzieci, które. Doświadczają różnego typu niepełnosprawności. Te dzieci są w polskim systemie edukacji. 65% tych dzieci jest w szkołach ogólnodostępnych. Na to przeznaczamy około 11, 11 miliardów złotych. I teraz jest pytanie, czy nie należy tego poprawić, czy nie należy lepiej tutaj działać, funkcjonować, wspierać nauczycieli w tej niełatwej pracy w związku. z uważam, uważa, że należy. My uważamy, że należy i dlatego też wypracowujemy różne mechanizmy, różne narzędzia, ponieważ to rodzic decyduje, do jakiej szkoły dziecko pójdzie. Mamy też jedną trzecią, jedna trzecia dzieci, to są badania, które pokazują, doświadczają różnego typu problemów, czy to psychologicznych i pedagogicznych i szkoła powinna coraz lepiej, jak najpełniej, Dawać wsparcie tym dzieciom. Stąd od 1 września do szkół trafiło pół miliarda złotych, które mają służyć zatrudnieniu dodatkowych specjalistów, ale to i psycholodzy, i pedagog specjalny, i logopedzi, którzy już od przedszkola będą wspierać dzieci w rozwoju. Zależy nam, żeby jak najszybciej i najpełniej zająć się dzieckiem, jeśli ono tego potrzebuje. A ja uważamy, że każde dziecko potrzebuje indywidualnego podejścia. Każde dziecko y, nale, przy, y, trzeba... Y, u każdego dziecka rozpoznać jego mocne, słabsze strony i wspierać go w rozwoju, tak by najpełniej funkcjonowało. I to jest tak naprawdę włączenie, że żadne dziecko nie zostaje na boku i to bardzo zdolne, i to, które ma problemy, to zdolne może mieć problemy, bo może mieć problemy adaptacyjne, bo za szybko myśli, szybko się nudzi, może z tego powodu sprawiać trudności. Dziecko niepełnosprawne może być też bardzo zdolne, ale trzeba. Stworzyć dla niego odpowiednie warunki. W związku z tym, że jest ten proces, widzimy, że rodzice coraz częściej wybierają szkoły ogólnodostępne, integracyjne w stosunku do dzieci, które mają te specjalne potrzeby, my proponujemy rozwiązania, które pomogą szkołom w takich sytuacjach jak najlepiej pracować i żeby wszystkie dzieci na tym skorzystały. A czy w ministerstwie, to, to już zmieniając temat na kolejny, jest projekt dotyczący zakupu laptopów dla wszystkich uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej? Tak donosi Gazeta Wyborcza. Myślę, że trwa, trwają różne prace na temat cyfryzacji szkół i placówek oświatowych. W czasie pandemii wydaliśmy ponad miliard złotych na to, by szkoła była dostępna dla uczniów, którzy byli w tym czasie poza swoim miejscem nauki, więc kolejne prace trwają. Duży komponent jako w KPO to była cyfryzacja szkół i placówek i przed nami kolejne wyzwania. W takim razie, jeszcze na koniec, co z WF-em, bo ostatnio ten temat rodzi kontrowersje. Minister Czarnek mówił na ten temat, również minister sportu, pan Kamil Bortniczuk. Dzieci omijają, czy rodzice, lekarze WF przepisują zwolnienia? Ministerstwo chce się zająć tym problemem na poważnie. My się od początku tym problemem na poważnie zajmujemy, bo tych przyczyn zwolnie jest wiele. Przede wszystkim trzeba też dostosować lekcje WF-u, biorąc pod uwagę różne potrzeby. Nie każdy musi być wybitnym sportowcem, ale wszyscy powinniśmy korzystać z ruchu, bo ruch to zdrowie i człowiek, który ma funkcjonować dobrze i sprawnie, powinien z tego wychowania fizycznego najpewniej korzystać. I trzeba stworzyć takie warunki, ale też uświadamiać. Stąd WF za WF-em stworzyliśmy, bo razem z AWF-ami taki program, ale ten program ma bardzo ważny komponent. Tu nie tylko myślimy o tym, że dziecko jest sprawne, ale żeby dziecko chciało się ruszać, trzeba go do tego zachęcić. Też jest cały aspekt psychologiczny, podejścia do tego, by, by przełamać taką niechęć do bycia aktywnym, też aktywnym fizycznie. I tutaj jest też duża rola nauczycieli WF-u. By w taki sposób były wprowadzili, żeby osoby do tego, do tego wychowania fizycznego nie zniechęcać. Inaczej będą reagować na WE dziewczynki w wieku dojrzewania, inaczej chłopcy. Trzeba po prostu w sposób atrakcyjny te, te zajęcia prowadzić. Ja myślę, że tutaj trzeba znaleźć taki środek, żeby z jednej strony lekarze zbyt pochopnie nie zwalniali. To yy, no bo dzieci. chodzi o nadużywanie tego. Chodzi o to, żeby tego nie nadużywać. Wiem, że są przemyślenia, trwają prace, ale jeszcze ostatecznych decyzji nie ma. Powiedziała pani Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu i zapraszam na jutrzejsze wydanie Studia PAP o tej samej porze.